Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I wszyscy czekamy na jakieś relacje z tego, co się dzieje w mieście, bo pandemia wyciszyła nasze miasto, pozornie przynajmniej. Chcemy wydarzeń kulturalnych, chcemy wiedzieć, czy będzie festiwal. No, dzieje się coś w sferze miejskiej, bo lada moment odsłonięcie pomnika, ale to nie jedyny pomnik, jaki będzie. Ale opowiedzmy o tym, co się dzieje w naszym mieście. Tak jak Pani wspomniała, to jest pozorna cisza przed tak zwaną burzą kulturalną. To znaczy już niebawem, w najbliższy piątek zapraszamy serdecznie, niestety online, na transmisję wydarzeń związanych z odsłonięciem pomnika księcia Władysława II Opolskiego. Jest to długo wyczekiwany pomnik artystyczny, bardzo ciekawy pod względem artystycznym, a przede wszystkim oddający charakter i postać tego piastowskiego księcia, bardzo związanego z naszym miastem. Ale samo otoczenie będzie, sama otoczka tego odsłonięcia będzie niezwykła, będzie można obejrzeć, ale co za atrakcje tam będą? Tak, zaczynamy już o godzinie 10, świetną konferencją, zupełnie inną, Piastowie Opolscy, alternatywna historia, którą przygotowujemy wspólnie z Opolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego. I tutaj znani naukowcy, mediewiści z Polski zastanawiają się, co by było, gdyby na przykład Opolczyk został królem Polski, albo na przykład gdyby Władysław Jagiełło zdobył Opole. Więc tych tematów będzie 4, będą one związane z opolskimi piastami. I trochę będą burzyć niektóre nasze wyobrażenia o średniowiecznej historii. W międzyczasie przez cały dzień archiwum w Opolu państwowe będzie prezentować dokumenty sygnowane przez księcia Opolczyka, a główna atrakcja czeka wszystkich wieczorem o godzinie 20:00, transmisja online na profilu oficjalnym Miasta Opola na Facebooku, odsłonięcie pomnika z udziałem pana prezydenta i autora pomnika, pana Macieja Jagodzińskiego, Jagenmer z Torunia. Mnóstwo atrakcji rycerz przygotowaliśmy. Tak. Ale też więcej nie zdradzamy. Myślę, że wszyscy Opolanie będą zadowoleni, będzie dużo atrakcji. Zapraszamy serdecznie na godzinę 20:00. A co się dzieje w kwestii Dni Opola, festiwalu, który no, jest takim naszym wyczekanym momentem w roku? Czy to wszystko jest jakoś planowane, będzie, odbędzie się, czy trudno jeszcze powiedzieć? My oczywiście pracujemy. Pracujemy bardzo mocno nad programem Dni Opola, wspólnie oczywiście z naszymi instytucjami kultury w mieście. Planowaliśmy wstępnie organizację wydarzenia na maj. Zawsze w drugiej połowie maja te Dni Opola oczywiście się odbywają. No niestety ze względu na obostrzenia, które panują, prawdopodobnie będziemy musieli przesunąć przedsięwzięcie, ale aby tak tutaj całkowicie tego nie odwoływać, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki planuje świetny koncert z wspaniałymi, topowymi wykonawcami polskiej sceny muzycznej. Więcej na razie nie zdradzę, ale to jest niespodzianka i zapraszamy serdecznie już w maju. Jeżeli nie będzie można odwiedzić amfiteatru, będzie ten koncert transmitowany na żywo z Opolskiego Amfiteatru. Natomiast oprócz tego planujemy oczywiście inne wydarzenia. Planujemy Noc Kultury. Mam nadzieję, że pod koniec czerwca już pewne poluzowania w organizowaniu wydarzeń kulturalnych nastąpią, więc będziemy mogli to wydarzenie zorganizować. To jest zawsze kilkadziesiąt różnych imprez kulturalnych w całym mieście. Wszyscy już na to bardzo czekamy. Program jest oczywiście już przygotowywany. Ponadto przygotowujemy także tradycyjne już koncerty promenadowe, które cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców. I one się odbędą. Tak, one się odbędą. Każda niedziela lipca i sierpnia przygotowuje polskie piosenki, Młodzieżowy Dom Kultury, z wykonawców, ale także artystów z całej Polski. Mam nadzieję, że ten program będzie również bardzo interesujący. Oczywiście pracujemy nad Festiwalem Polskiej Piosenki, to już będzie 58. edycja. Myślę, że szczegóły za jakiś czas poznają wszyscy. Ale raczej festiwal bardziej chyba we wrześniu, tak? Raczej właśnie w tym terminie, ze względu na to, że czerwiec jest dosyć jeszcze niepewnym miesiącem. Również inne przedsięwzięcia będą się odbywać. Jeżeli nie na wiosnę, to myślę, że jesień będzie bardzo bogata wydarzenia kulturalne i to wynagrodzi mieszkańców
granicą może ten trochę taki niedosyt przede wszystkim osobistego uczestnictwa w no wydarzeniach kulturalnych. Bo osobistego uczestnictwa nam brakuje, ale to nie znaczy, że artyści nie tworzą i że się dużo nie dzieje, bo oczywiście działamy w online i teatry, wystawy, ale w tej dziedzinie się dużo dzieje. Oczywiście. Może powiem właśnie o naszych miejskich instytucjach kultury. Zarówno Galeria Sztuki Współczesnej organizuje teraz bardzo ciekawą wystawę poświęconą postrzeganiu kobiety we współczesnym świecie. Myślę, że wokół niej bardzo dużo wydarzeń towarzyszących, różnego rodzaju spotkań, wykładów. Wszystko dzieje się oczywiście online na profilu galerii i na stronie internetowej instytucji, więc serdecznie zapraszamy. Podobnie Muzeum Polskiej Piosenki, czy Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Także w Polskim Teatrze Lalki aktorzy tutaj przygotowują różnego rodzaju działania i dla najmłodszych, i dla trochę starszych Opolan. W Miejskiej Bibliotece Publicznej co chwilę odbywają się różnego rodzaju ciekawe spotkania z pisarzami, czytania bajek dla dzieci, więc rzeczywiście ten program jest bardzo, bardzo bogaty. Czyli dużo się dzieje. Tak. A jednocześnie upiększamy nasze miasto i dbamy o to, żeby tych akcentów historycznych było jak najwięcej, bo to jednak świadczy o naszym istnieniu. Więc poza Opolczykiem, którego pomnik odsłonięty będzie w piątek, szykują się nam jeszcze dwa pomniki. Co to będą za pomniki? Tak, szykuje się na pewno już niebawem, bo na początku maja odsłonięcie pomnika poświęconego bohaterom powstań śląskich. W związku z tym, że przypada w tym roku tak ważna rocznica, setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. I tutaj oczywiście Rada Miasta wyraziła zgodę na inicjatywę pana prezydenta, aby taki pomnik poświęcony powstańcom, którzy polegli w walkach powstańczych, pochodzili z powiatu opolskiego, jest to 67 osób, aby ten pomnik zbudować, upamiętnić tych bohaterów właśnie polskich walk powstańczych. Ten pomnik, którego autorem jest artysta Zbigniew Pelon, powstanie w Nowej Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Opolu. Także już serdecznie również zapraszamy. Mam nadzieję, że jeżeli nie będziemy mogli oczywiście zaprosić Opolan szeroko do udziału w tym przedsięwzięciu, to będziemy to też jak zawsze transmitować online. Jest to ciekawa forma ze szkła. Na pomniku znajdą się nie tylko nazwiska osób, które zginęły w powstaniach, ale także zdjęcia. Zdjęcia i te zdjęcia na pewno będą, oczywiście będą tym największym smakiem dokładnie. Tego pomnika. A proszę jeszcze powiedzieć, bo często może Opolanie nie wiedzą, gdzie szukać tych wydarzeń kulturalnych. Czy tak naprawdę bezpośrednio na stronach tych wszystkich instytucji kulturalnych, czy miasto ma też jakąś stronę taką ogólną, na której można dowiedzieć się jakichś szczegółów na temat wydarzeń kulturalnych? Tak, oprócz oczywiście wszystkich informacji, które prowadzą miejskie instytucje kultury. Wszelkie informacje o wydarzeniach można znaleźć i w magazynie Opolej. Ale także na stronie internetowej miasta. My na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, również na naszym Facebooku czy w czasie na Opole, więc staramy się, aby wszyscy Opolanie mieli szeroki dostęp do tych wydarzeń. Ja jeszcze może dopowiem, że pani redaktor wspomniała o jeszcze jednym pomniku. W przyszłym roku również w Opolu stanie pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Bardzo ważna jest dla nas historia zarówno miasta, naszego regionu, jak też historia Polski, upamiętnianie tych ważnych postaci, aby ta pamięć historyczna o tych wydarzeniach i ważnych osobach trwała. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy z Zagranicą i zachęcamy do czynnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta. Dziękuję bardzo.